Jaki jest budżet na 2021 rok? Jest to budżet, w którym możemy niestety mieć różnego rodzaju sytuacje trudne. Szkolenie w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Mysłakowicach. To szkolenie jest potrzebne. 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a 22 Dzień Dziadka. My starsze osoby potrzebujemy, wbrew pozorom, więcej chyba miłości jak młodzież. Czwartek, 21 dzień stycznia. Paweł Guszała, zapraszam na serwis. Wczoraj radni przegłosowali budżet, tak więc Jelenia Góra ma już gotowy plan finansowy na ten rok. Co zostało w nim zawarte? Proszę posłuchać. Oto jak prezentuje się budżet na ten rok w liczbach. Budżet po stronie dochodów to jest ponad 523 miliony, po stronie wydatków to jest ponad 579 milionów, 55 milionów jest deficyt budżetowy, w dużej mierze finansowany ze środków z lat ubiegłych, a jednocześnie też w tym roku są planowane sprzedaż obligacji, emisja obligacji, które będziemy jako miasto chcieli zrealizować. Mamy założone 33 588 tysięcy, to są obligacje. W całości są kierowane na działalność inwestycyjną i tutaj planujemy je spłacić do roku, inaczej, wykupić do roku 2034. To chyba nie jest budżet marzeń. Tak jak powiedziałem na początku, jest wynikiem kompromisu. Kompromisu między możliwościami a potrzebami. I powiedziałem też, że potrzeby z możliwościami zrównoważyły się na tą potrzebę. Oczywiście nie są duże możliwości i nie są też duże potrzeby ze względu na pandemię, bo jesteśmy mocno ograniczeni w tym przypadku. Jelenia Góra niestety nie jest zieloną wyspą na mapie Polski i też odczuła skutki kryzysu gospodarczego wywołanego przez koronawirusa. Swoje przysłowiowe 3 grosze do obecnej trudnej sytuacji finansowej miasta dołożył także rząd, zabierając lub ograniczając w ostatnich latach wiele podatków, które zasilały lokalne budżety. To wszystko wpłynęło m.in. na planowane inwestycje. Są w dużej mierze to nowe inwestycje, część inwestycji to są te, które były realizowane już w roku poprzednim, jak chociażby Aleja Wojska Polskiego, która przechodzi, czy też ulica Ogińskiego, ale mamy też nowe takie jak Aleja Wojska Polskiego, druga część, której nie było w poprzednich latach. Mamy ulicę Kasprowicza, mamy ulicę Forteczną, Kopernika, trakt śródmiejski. A czego nie uda się zrealizować miastu w 2021 roku? Nie uda się na pewno realizacja hali widowiskowo-sportowej, którą od dłuższego czasu mówimy, że chcemy, żeby coś takiego powstało. Wyzwaniem dla władz miasta będzie załatanie 20-milionowej dziury w budżecie na ten rok. Tak więc z pewnością poszukiwane będą oszczędności. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Mysłakowicach został zakwalifikowany do udziału w Narodowym Programie Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 15 stycznia ruszyła rejestracja dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Od 22 stycznia zarejestrować będą mogły się osoby powyżej 70 roku życia. W związku ze szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, które w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Mysłakowicach ruszyć mają w przyszłym tygodniu, odbyło się szkolenie dla personelu medycznego. Różnie każda osoba może zareagować na szczepionkę. My chcemy być na każdą sytuację przygotowani.
Szczepienia zaczynamy we wtorek, więc to już był dla nas najwyższy czas, żeby taką akcję dla personelu zorganizować. I myślę, że też nasi pacjenci, którzy będą się szczepić, mogą się tutaj bardziej bezpiecznie czuć z tą wiedzą, że właśnie te osoby będą przygotowane na każdą sytuację. Jaką wiedzę udało Ci się nabyć? Co? Zrozumienie pewnych rzeczy, na przykład pierwsza pomoc, o szczepionce, o dawkowaniu. To wszystko jest nam bardzo, bo jednak no, ja na przykład kończyłam dawno temu szkołę i są wprowadzane nowości. Jakie niepożądane objawy mogą wystąpić po szczepieniu? Jednym z takich objawów, które mogą wystąpić normalnie, że tak powiem, kiedy wrócimy już do domu, może być to obrzęk w miejscu ukłucia bądź ból. To są normalne, że tak powiem, rzeczy, które występują w trakcie także innych szczepień, także tym nie powinniśmy się niepokoić. Reakcja alergiczna, jeśli miałaby jakakolwiek wystąpić cięższa, zazwyczaj występuje w pierwszych minutach po podaniu iniekcji, ale w momencie, kiedy pacjent jest w ośrodku zdrowia, personel będzie umiał sobie z tym poradzić. Wszystkie informacje na temat szczepień znajdą Państwo na www.gov.pl. A w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w gminie Mysłakowice uruchomiony został numer telefonu dedykowany dla rejestracji osób chętnych do przyjęcia szczepionki. 736 846 724. Czynny w godzinach od 12 do 15. Ponadto gmina Mysłakowice zadeklarowała zapewnienie transportu dla osób niepełnosprawnych lub mających trudności z dostępem do punktu szczepień. W sumie mowa o około 30 szczepieniach tygodniowo. Jest już nowy raport zakażeń koronawirusem w Polsce. W trakcie ostatniej doby w naszym kraju wykryto 7152 nowe przypadki, z czego na Dolnym Śląsku 567, w Jeleniej Górze 12, a w powiecie 13. Jak wynika z dziennego raportu Ministerstwa Zdrowia, zmarło 419 osób. Trwa kampania Pracodawca z Sercem. Jej celem jest zachęcenie firm do zatrudniania niepełnosprawnych pracowników. W ramach wspomnianego przedsięwzięcia każdy pracodawca zatrudniający choć jedną osobę niepełnosprawną otrzymuje e-medal i certyfikat Pracodawcy z Sercem. Więcej szczegółów na ten temat znajdą Państwo na stronie www.pracodawcasercem.pl. XXI i 22 dzień stycznia każdego roku to dwa bardzo ważne dni. W końcu to święto wszystkich babci i dziadków. Dzień babci jest już dzisiaj. Dzień dziadka dopiero jutro. Wszystkie spotkane przez nas osoby doskonale o tym pamiętały, a nawet przygotowały niespodzianki dla swoich najbliższych. Mam synka, będziemy odbijać rączkę, stópkę i dawać babci także. Fajny pomysł. Coś przygotowałaś specjalnego na ten czas? Mam taką książkę, jakby, żeby dziadkowie mogli wpisać swoje wspomnienia z młodzieńczych lat i żeby to była taka pamiątka dla dalszych pokoleń. Także myślę, że coś oryginalnego, ale takiego na wiele lat. Jesteś blisko ze swoimi dziadkami? Bardzo. Powiedz, zdarzyło Ci się zapomnieć o ich święcie? Nigdy w życiu. To jak urodziny w sumie. Trzeba pamiętać. Trzeba. Zwłaszcza, że to oni bardzo często angażują się w proces opieki i wychowania swoich wnucząt, przekazując im przy okazji wiele cennych rad i wartości. Wychowywali mnie bardzo długo. Dziadkowie? Tak. Czego się nauczyłeś od nich? Czego się nauczyłem? Nauczyłem się szacunku do innych ludzi przede wszystkim. Mhm. Szacunku i przede wszystkim też nauczyłem się do tego, żeby po prostu być dobrym człowiekiem. Często zapominamy lub nawet nie wiemy, jak wiele im zawdzięczamy. Dlatego trzeba pamiętać o nich nie tylko tego jednego dnia w roku. Mimo szalonego tempa życia, braku czasu i wielu obowiązków. My starsze osoby potrzebujemy, wbrew pozorom, więcej chyba miłości jak młodzież. Miło jest panu, jak wnuczęta pamiętają? Pewno, że tak. Miło jest panu? No mnie i im też. Im też? No tak. No bo od razu się pan wzruszy, jak tylko o tym powiedziałem. No właśnie. No starość nie radość. A młodość nie wieczność. Wszystkiego najlepszego dla babci i dziadków.
Życzymy jak najwięcej zdrowia, miłości i radości. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnym serwisie.